Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym poruszyć temat darmowej muzyki, z której można skorzystać, aby podmienić kiepską ścieżkę dźwiękową naszych filmów. Wiąże się to jednak z możliwością dodawania reklam przez Google na naszych filmach. No, reklamy AdWords pozwalają tej firmie funkcjonować i są praktycznie wszędzie. W moim przypadku musiałem zmienić ścieżkę, bo autor dodał muzykę z naruszeniem praw autorskich i za bardzo nic nie można było innego zrobić. No, klikamy w filmik. I widzimy zarówno reklamę po prawej stronie filmu, jak i po paru sekundach reklamy na naszym filmie. No, poniżej muzyka Music Shake, którą bardzo lubiłem dodawać do moich wcześniejszych produkcji. Do dzisiaj ona mi się podoba. Reklamy teoretycznie możemy zmieniać, ale w sumie są to filmy konkurencji z całej Polski, również tej najbliższej. W tle oczywiście muzyka z Music Shake. Kliknięcie w reklamę po prawej stronie i również pojawia się jakaś dziwna firma. Na samym końcu kanał YouTube Music Shake. Reasumując, nie mam nic przeciwko reklamom na naszych filmach, bo w końcu Google nie jest świętym Mikołajem i aby coś dać, musi najpierw coś zabrać. Jeżeli jednak masz kanał typowo biznesowy, lub chciałbyś kiedyś umieścić swoje reklamy w ramach ich programu partnerskiego, to lepiej nie mieć żadnych wcześniejszych zobowiązań za darmową muzykę od YouTube. Tym bardziej, że w moim przypadku reklamy pojawiły się dopiero po kilku miesiącach od podmiany ścieżki dźwiękowej. Jeżeli oczywiście masz coś ciekawego w tym temacie, to zapraszam serdecznie na mojego wideobloga videomarketing.pl. Dziękuję bardzo, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.